nazywam się Jan Daniluk, tak jak Państwo mogą zobaczyć na ekranie. Jestem historykiem, jestem absolwentem naszego nadbałtyckiego Oxforda, więc Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Historycznego i mam dzisiaj szczerą przyjemność zaprezentować Państwu wykład, który zatytułowałem Aniołki w cieniu fortyfikacji XIX i XX wieku. Mając także okazję zaprezentować, co już przed chwilą wspomniałem, trochę przede wszystkim planów, które według mojej wiedzy nie były do tej pory prezentowane, na pewno nie były prezentowane szerzej publicznie, ewentualnie między poszczególnymi naukowcami, badaczami architektury, z którymi z tego co wiem na tej sali także się znajdują. Aniołki w cieniu fortyfikacji XIX-XX wiek, ale nie ukrywam proszę Państwa, że ten tytuł jest trochę przewrotny. I to przewroty na kilku poziomach. Bo gdybym Państwa zapytał, co w tym tytule jest najważniejsze? No to... A widział Pan, jak przed chwilą sprawdzałem tą prezentację. Tak. Paradoksalnie... cały suspens poszedł. Proszę Państwa, tak. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony, jeżeli się dobrze zastanowić, aniołki samo w sobie są, przynajmniej z punktu widzenia historyka, dzielnicą historyczną. Jeżeli mówimy o samej nazwie, przypomnę, ona istnieje raptem, szybko liczymy, 30 lat. Wprowadzona w 1992 roku, do 45, bo na tej perspektywie tego Gdańska, nazwijmy to niemieckiego, czyli do końca II wojny światowej, dzisiaj się moja uwaga, siłą rzeczy i państwa, przykro mi, skupi. Gdybyśmy powiedzieli aniołki, nikt by nie wiedział o co chodzi. To była część oczywiście przynależna przez większość tego okresu, może nie większość, ale przez ten kluczowy czas do dzielnicy administracyjnej, do dzielnicy oczywiście Wrzeszcz. Historycznie były to ziemie przynależne do wsi Suchanino, Cigangenberg. Więc aniołki jest rzecz zupełnie wtórna, sztucznie przeszczepiona, ale która jakby chyba już znalazła swoje miejsce w tej przestrzeni kulturowej, nazewniczej obecnego Gdańska. Z drugiej strony też, jeżeli chodzi o fortyfikacje, no to na tym terenie tak naprawdę po roku 1814 żadne nowe fortyfikacje nie powstały. Tutaj żadnych nowych, dużych obiektów, znaczy obiekty wojskowe istniały i powstawało, o czym będę też dzisiaj mówił, ale nie mówimy o żadnych fortyfikacjach, umocnieniach czy to polowych, czy to wstałe, które na tym interesującym nas terenie zostały zbudowane. Więc tak naprawdę kluczowe jest zrozumienie dla tego, co ja chciałbym dzisiaj Państwu przekazać, to słowo cień. Dlaczego? Ponieważ mimo, że na tym terenie nie powstały nowe fortyfikacje, istniały dawne, zresztą tutaj widoczne, momencik, nie, tu, o, widoczne szańce, tak, tutaj istniejące od Wroniej Górki przez cały praktycznie ten pofałdowany teren Suchanina, na granicy dzisiejszego Suchanina czy Aniołek, to tak naprawdę fortyfikacje u wojsko wywierały tutaj pośrednio bardzo mocny wpływ na to, jak ta dzielnica się ukształtowała, czy jak ta część miasta kształtowała się na przestrzeni dziesięcioleci. Więc tak naprawdę mówimy, to słowo cień jest tutaj adekwatne bardzo, ponieważ te fortyfikacje rzucały ten cień, wpływały, fortyfikacje, wojsko wpływało na to, jak ta część miasta się rozwijała, w którym kierunku i pośrednio na przykład po demilitaryzacji Gdańska, czyli przypomnę po I wojnie światowej, jakie tego były konsekwencje dla tego terenu miasta, które dzisiaj określamy aniołkami. Tak trochę przewrotnie, ani to historycznie aniołki w tym czasie nie istniały jako taka wydzielona dzielnica, ani fortyfikacji jako takich tutaj nowych nie było, ani mimo wszystko zaproponowałem Państwu takie, a nie inne na to spojrzenie. Tutaj pierwszy plan, który chciałbym z Państwem się podzielić, to fragment planu z 1837 roku, ukazujący właśnie teren w dużej mierze dzisiejszych aniołków. Widzą Państwo, że jest to teren praktycznie bez zabudowy, już na pewno bez zabudowy mieszkalnej, pojedyncze obiekty. Dla wyjaśnienia, tu mamy wielką aleję, no chyba śmiem twierdzić największy skarb aniołków, albo nawet na pewno jeden z kluczowych elementów i tożsamościowych, i atrakcji turystycznych, który też jednocześnie pokazuje jedną z tych dwóch podstawowych kwestii, która także wpłynęła bardzo mocno na
historii aniołek, czyli ta funkcja, to jest może rzecz oczywista, ale niech ona wybrzmi dzisiaj, ta funkcja komunikacyjna, główny trakt komunikacyjny między historycznym Śródmieściem, wówczas jeszcze spiętym tym gorsetem fortyfikacji nowożytnych, a Przedmieściem od 1814 roku, Przedmieściem, które w ciągu kolejnych dekad najsilniej się rozwinęło, czyli dzisiejszym szeroko pojętym Wrzeszczem, z tym wszystkimi osadami, wsiami, przynależnymi majątkami, które z czasem ten Wrzeszcz wchłonął, i oczywiście starożytną, jak to niekiedy się określało w przewodnikach, Oliwę położoną dalej. A z drugiej strony właśnie granica, ten teren przylegał do zewnętrznego, północno-zachodniego fragmentu pasa umocnień nowożytnych fortyfikacji Gdańska. Tutaj mówię w pierwszej kolejności oczywiście o umocnieniach Góry Gradowej i także tego ciągu umocnień, które od Góry Gradowej przez plac, przez Bramę Oliwską szedł w kierunku Wisły, a więc Szaniec Wapienny i pozostałe inne fortyfikacje, które tutaj zamykały ten cały obwód i powodowały, że te fortyfikacje miały sens. Tak naprawdę mamy tutaj zaznaczoną Wronią Górkę. Pozostałości, widzą tutaj Państwo, pozostałości pojedynczych fortyfikacji polowych znajdujących się na przedpolu fortyfikacji Gdańska jeszcze z okresu wcześniejszego, z końca XVIII stulecia czy z początku wieku XIX. Tak naprawdę mamy tutaj jedynie niewielkie założenie etablissement z francuskiego, takim mianem określano przez większość wieku XIX. Później zaczęło to już zanikać. Nic innego jak po prostu przede wszystkim letnie ogrody, restauracje, te trochę większe, dysponujące zazwyczaj jakimś drzewostanem, ławkami, czasem jakimiś altankami, których nie brakowało na przedpolu Gdańska, na przedmieściach, czy we Wrzeszczu, czy także w tych wsiach, które otaczały Gdańsk od północy, czy od zachodu. No i cóż, mamy jeszcze górę szubienniczą, mamy mały plac ćwiczeń, czy też musztr, jak niekiedy się mówi, czyli jeden z ważniejszych miejsc na mapie garnizonu ówczesnego Gdańska, gdzie żołnierze wychodzili, ćwiczyli musztrę, etc. Pozostałości oczywiście dawnego kościoła Wszystkich Aniołów i tak naprawdę wiele więcej, nic. Kilka drobnych ścieżek, które wiodły w kierunku południowo-zachodnim do Nasuchanino i koniec. Wręcz bym powiedział pustki. I tak naprawdę w dużym uproszczeniu, proszę Państwa, Państwo to podskórnie czują. Ja wiem, że do tej pory było spotkanie na temat Wielkiej Alei, proszę mnie poprawić, na temat samego kościoła chyba Wszystkich Aniołów, prawda? Na pewno o cmentarzach, więc proszę mi nie mieć za złe, ja pewne rzeczy będę może nie tyle powtarzał, czy napominał o nich ponownie, no bo siłą rzeczy dzisiaj troszeczkę to spotkanie moje ma troszeczkę charakter próby pewnego monograficznego ujęcia historii aniołów, ale właśnie z perspektywy tego pośredniego wpływu wojska i fortyfikacji. No bo chciałbym, żeby to gdzieś tam wybrzmiało, że aniołki są tego jednym ze świetniejszych przykładów, jak wojsko pośrednio wpływało, nie mając tutaj żadnych oddziałów na stałe, ani żadnych fortyfikacji na rozwój Przedmieść. Trochę podobnie jak jest, o czym będę mówił, z Siedlcami czy z Urunią. I to jest plan, tak jak wspomniałem, z 1837 roku. Kluczowym dla zrozumienia aspektem historii aniołków, o czym rzadko się mówi, w ogóle w historii Gdańska, bo jest to domena, to o czym za chwilę mówi, domena jednak badaczy stricte architektury fortecznej, urbanistów częściowo, są funkcjonujące od 1820 roku, a skodyfikowane, tak sformalizowane trzykrotnie w wieku XIX, najpierw w 1828, następnie w 1848, a ostatecznie w 1871 roku, tak zwane rejony forteczne, albo też się spotyka taką nazwę, może poprawniejszą, pełniejszą, rejony ograniczeń budowlanych, forteczne rejony ograniczeń budowlanych. Cóż to było, proszę Państwa? Tutaj widzą je Państwo, to są te przestrzenie tutaj zaznaczone linią, ja mam trzy córki, nie będę, znam się na kolorach, ale nie wiem, czy to jest burgund, róż, nie wiem, ten kolor, powiedzmy tutaj, nazwijmy go czerwony, i druga linia bananowa, nie wiem, zgniły banan, ciemna żółć, whatever.
Widzą Państwo dwie przestrzenie, które otaczały całą twierdzę dwoma pasami ziemi. One miały określoną długość, o czym za chwilę, do czego za chwilę dojdę. Cóż to było? Ze względów strategicznych, co pokazało dobitnie chociażby poprzednio oblężenia Gdańska, czyli te dwa takie ostatnie duże nowożytne z roku 1807 i z lat 1813-14, to jest zresztą rzecz logiczna. W razie niebezpieczeństwa, w razie oblężenia, obrońcy znajdujący się w twierdzy musieli mieć czyste przedpola, aby móc odpowiednio operować, móc ostrzeliwać nieprzyjaciela, obserwować go, a także i wróg, ten oblegający, starający się zdobyć daną twierdzę, nie mógł wykorzystać naturalnej, czy właśnie nienaturalnej, czyli zabudowy do własnych celów. I tym samym wprowadzono rejony, nazwijmy to w skrócie rejony forteczne. Pierwszy rejon to był ten pas ziemi, który bezpośrednio przylegał do przedpola twierdzy. Liczyło się to od zewnętrznej linii tej ścisłej fortyfikacji. I na tym terenie była wykluczona jakakolwiek zabudowa mieszkalna, a jakakolwiek inna, wliczając to nawet nagrobki, kaplice na cmentarzach, ale nawet inwestycje podziemne, kanały, kanalizację deszczową, później, w późniejszym okresie, na przykład poprowadzenie jakichś drutów telegraficznych, później oczywiście telefonicznych, jakiekolwiek podpiwniczenia, czegokolwiek, co tam miało stanąć, na przykład jakieś szopy, musiało być bezwzględnie konsultowane z Urzędem Fortyfikacji. To był taki naczelny urząd w każdym z garnizonów i twierdz odpowiedzialny za budowę, utrzymanie dzieł fortyfikacyjnych i jednym z ważniejszych jego zadań była także właśnie wydawanie zezwoleń, bądź też nie, na jakiekolwiek prace budowlane w tym pierwszym pasie fortecznym. W drugim w tym pierwszym nawet w grę wchodziła nie tylko budowa jakichkolwiek obiektów podziemnych czy naziemnych, jak wspomniałem, mieszkalne w ogóle były wyłączone w ogóle z dyskusji, ale budowa jakichkolwiek innych szop, bud, tylko i wyłącznie dopuszczano, jeżeli były to lekkie konstrukcje drewniane odpowiedniej wysokości, to znaczy do odpowiedniej wysokości, aby w razie potrzeby można było to szybko, łatwo rozebrać, oczyścić sobie przed pole. W rejonie drugim, co pewnie Państwo się już domyślają, te ograniczenia były nieco mniejsze, łatwiej tam było coś zbudować, dopuszczano ewentualnie budownictwo mieszkaniowe, ale także znowu obwarowując ewentualną zgodę szeregiem obostrzeń, że też nie mogły być za wysokie, etc., ale te pozwolenia były już łatwiejsze. W późniejszym okresie, po 1848, czyli w 1848 roku wprowadzono jeszcze trzecie pole, trzeci pas ograniczeń, no tamte te prawo było już w teorii, nadal obowiązywało pewne obostrzenia, ale w sumie w praktyce sprowadzało się do tego, że to już tylko wyłącznie należało zgłosić pewne inwestycje do Urzędu Fortyfikacyjnego. Ta zgoda nie była, albo inaczej, ona była wymagana, ale zazwyczaj ją utrzymywano, więc to już było w sumie może nie martwe prawo, ale tutaj już wielkich problemów, mówiąc kolokwialnie, nie było. Tutaj jeszcze pokażę, jak to wygląda. I teraz, na czym polegał specyficzny kazus, przypadek Gdańska? Zresztą nie jedyny, kilka takich miast na terenie dzisiejszej Polski, na przykład Poznań również. Tak się złożyło, że w roku 1820, czy nieco wcześniej, wprowadzono tutaj takie jakby własne dla Gdańska, wcześniej niż te ogólno obowiązujące w całym Królestwie Pruskim, rejony forteczne. I one były węższe, mniejsze, niż te, które następnie odgórnie wprowadzono i był przez pewien czas, przez kilka dziesięcioleci był taki okres, że akurat w twierdzy gdańskiej te ograniczenia były, obowiązywały, znaczy one były te same, ale one obowiązywały po prostu dla mniejszej przestrzeni, co wyszło raczej pozytywnie na skalę zabudowy czy rozwój tych wsi, majątków, osad przed twierdzą. I proszę Państwa, jeżeli te wprowadzone odgórnie w całym Królestwie Polskim dla rejonu pierwszego wynosiły, ja będę operował metrami, bo tam były inne oczywiście jednostki, ale już zostawmy je, przeliczmy je na system nam logiczny, metryczny. Pierwszy rejon to było 560 metrów od linii zewnętrznych umocnień, a drugi oczywiście zawierał w sobie pierwszy, ale kończył się na odległości niecałego kilometra, 910 metrów, ale to były te zasady ogólne. W Gdańsku przez pierwsze kilka dziesięcioleci były one węższe i wynosiły odpowiednio 377 metrów dla pierwszego rejonu i 754 dla drugiego.
Trzeci rejon, który został wprowadzony, on jakby funkcjonował następnie już tak, jak w całym Królestwie Pruskim, wynosił 1260 metrów. Innymi słowy, przez większość XIX wieku, przez ładnych kilka lat, mówiąc kolokwialnie, władze miały wpływ na to, co w promieniu ponad kilometra, ponad 1200 metrów od zewnętrznej linii fortyfikacji się budowało. I to widać do dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj może nie, przepraszam, ale było widać przez dziesięciolecia w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, jak spojrzymy na stare plany i mapy, na układ Siedlec, wspomniany przeze mnie, Oruni i właśnie Aniołków, znaczy Aniołków wówczas jeszcze nie było tej zabudowy praktycznie przez cały wiek XIX, ale szczególnie Siedlce i Orunia są takim jasnym przykładem, kiedy łatwo zobaczyć, gdzie są jakieś założone ogródki, jakieś parki zielone, jakieś magazyny, ale one są lekkie, konstrukcje, szopy, budy i gdzie nagle, jak zatoknięcie magicznej różdżki, zaczyna wyrastać już taka typowa mieszkalna zabudowa. I to jest wynik niczego innego, jak właśnie funkcjonowania tych rejonów fortecznych. Rzecz uproszczona została, zunifikowana ostatecznie w 1871 roku, kiedy wprowadzono już dla wszystkich państw, w tym także dla wszystkich twierdz, w tym także Gdańska, już nowe zakresy forteczne. Pierwszy wynosił odtąd 600 metrów, drugi 975, a trzeci 2250 metrów, czyli jakby ten trzeci zwiększono. Już ponad 2 km od pasa zewnętrznych fortyfikacji wojsko, tylko to był ten trzeci rejon, on był najbardziej liberalny, ale w teorii mogło zakazywać wznoszenia, czy miało wpływ na politykę budowniczą, znaczy powstawanie, to ten system, proces miastotwórczy, wojsko miało wpływ. O, tu już jeszcze, przepraszam, jeszcze ten, tutaj akurat nie jest zaznaczony, ale ten trzeci rejon właśnie obejmował. Jak Państwo widzą doskonale, no całe dzisiejsze Aniołki były w ten czy inny sposób naznaczone pośrednio przez decyzję jakiegoś biura listy w tym urzędzie fortyfikacyjnym, który dla przypomnienia mieścił się na Placu Wałowym przez cały okres istnienia. Ten budynek zresztą dzisiaj istnieje, to jest budynek mieszkalny tuż obok Baszty Atutowej, taki na Starym Przedmieściu, obok jest klub kajakowy, marina. Jest stara fortalicja, stara baszta, zwana niepoprawnie pod Zrębem, w istocie Atutowa. I obok jest taki duży budynek z muru, o konstrukcji szałwicowej, mieszkalny. To właśnie tam przez cały XIX wiek i początek XX wieku był urząd fortyfikacyjny. To tam wydawano te pieczątki, pisma, czy może pan sobie zbudować szopę, czy nie może pan sobie zbudować tej szopy. Ba, proszę Państwa, nawet wykopki ziemniaków. Był uwzględnione, czy wojsko, czy można wznieść pryzmę ziemniaków. To nie jest dowcip, tak? Bo to teoretycznie no, mogło wskazywać na jakieś niebezpieczeństwo dla wojska. W teorii tak to proszę Państwa, wyglądało. Ten system, ten stan no, trochę zakonserwował to, co się działo z Aniołkami. To znaczy no, tutaj przez lwią część wieku XIX no, nie miała prawa tak naprawdę rozwinąć się jakiekolwiek budownictwo. Widzieli Państwo na poprzednich mapach, widzą także i tutaj w planach, że tak naprawdę na tej wielkiej alei, no głównej osi komunikacyjnej w kierunku północnym, tak, do Wrzeszcza, Oliwy, tak naprawdę przez tą prawie, że cały, znaczy pierwszą połowę XIX wieku i następnie parę dekad, tak naprawdę istniał tylko jeden lokal gastronomiczny. On zmieniał swoje nazwy. Tutaj mamy akurat Etablissement Bera od nazwiska tego właściciela. Tak trochę po środku, in the middle of nowhere, ten lokal się znajdował. Natomiast ten teren, który był świetnie położony komunikacyjnie, zaczęto zwracać uwagę w drugiej połowie XIX wieku. I pierwszą taką zmianą zauważalną był wybór tego miejsca pod budowę nowych cmentarzy. Ale Państwo o cmentarzach, nie wiem, czy był wykład, czy spacer? Wykład. No to tutaj nie będę wnosił drewna do lasu, może tylko przypomnę, to jest skan z książki, skądinąd świetnej książki wydanej niedawno pani dr Anny Kryger o cmentarzach właśnie tutaj na Aniołkach w Gdańsku. Tam bardzo drobiazgowo rozpisała te wszystkie niuanse, dlaczego tu powstawały cmentarze, w jakiej kolejności, jakie z tym się wiązały problemy, etc. Więc ja tutaj nie będę jej streszczał tej książki, ale tu chciałem Państwu pokazać tylko fragment planu z 1867, niezrealizowanego cmentarza Mariackiego. To jest właśnie ten cmentarz, który był pierwotnie planowany do założenia właśnie przy Wielkiej Alei, obok restauracji Bera,
a między niedaleko Wroniej Górki. Ta ulica tutaj to jest w dużym uproszczeniu dzisiejsza ulica Orzeszkowej. No mniej więcej, tak? Tutaj już istnieje od 1867 roku powstał pierwszy cmentarz Świętej Trójcy. Tutaj mamy zaraz Trauguta, to jest dzisiejsza Smoluchowskiego mniej więcej w uproszczeniu. Ale to nie został zrealizowany projekt. W sumie parafia Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny składała trzy projekty, gdzie chciała ten swój nowy cmentarz założyć. Ostatecznie to się udało w 1869 po drugiej stronie Wielkiej Alei. Ale taka ciekawostka, na co tutaj wskazywano? Właśnie wskazywano na to, że lokalizacja w tej części będzie niewskazana z jednej strony na bliskość restauracji. Tam obawiano się względów sanitarnych, względów takich na powagę, że tutaj zabawa, śmiech, alkohol, tutaj pochody z ciałem i ceremonie pogrzebowe, ale także wskazywano, że on częściowo już zawiera się w pierwszym rejonie fortecznym, na przykład by zabudowa jakichkolwiek kaplic cmentarnych, grobowców, byłaby niemożliwa, byłaby po prostu nie do przeskoczenia, przepraszam za kolokwializm. Tam oczywiście też jeszcze badano ten teren, zanim tutaj zaczęły powstawać kolejne cmentarze, bo to był wymóg. Te cmentarze w Śródmieściu zostały już w dużej mierze zapewnione. Chodziło także o kwestie sanitarne, czy cmentarze w rejonie dzisiejszej Góry Gradowej. Tak, one już wtedy powoli się kończyły, mówiąc też tak wprost. I tutaj decyzja o tym, żeby wokół Wielkiej Alei zaproponować nowe nekropolie, to wynikało z tego, że było dobrze komunikacyjnie, że były odpowiednie gleby, no i też jednocześnie tutaj odpowiednio też duży areał przestrzeni, który umożliwiał później także rozwój tych nekropolii, co ostatecznie miało miejsce. Przypomnę, że do 1945 roku no to było największe skupisko, łącznie kilkanaście różnej wielkości cmentarzy i ewangelickich, i katolickich, które w tym miejscu zostały założone. Jak wspomniałem, pierwszy w 1867 roku cmentarz Świętej Trójcy. I to jest właśnie plan kolorowy z 1867 roku. I tak jak wspomniałem, pierwszy to jest cmentarz Świętej Trójcy w 1867 roku. W 1868 roku założono tutaj trzy cmentarze, później zwane zjednoczonymi, czyli Kościół Świętego Bartłomieja, Kościół Świętego Jana i Kościół Świętych Piotra i Pawła. I w 1869 cmentarz parafii Świętej Katarzyny i ten wspomniany przeze mnie, który szukał swojego miejsca, ostatecznie trafił po drugiej stronie cmentarz mariacki. A jeżeli Państwo tutaj zwrócą dokładnie uwagę, jest jeszcze jeden obiekt, który tutaj się pojawił relatywnie wcześnie. On został założony, oddany do użytku w 1866 roku, czyli dokładnie w tym samym czasie, kiedy za chwilę powstanie pierwszy cmentarz. Wojsko tutaj tworzy własną infrastrukturę szkoleniową. To jest pierwszy tak duży w historii Gdańska zespół strzelnic wojskowych. Strzelnicy wojskowe, które istniały dokładnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jest, no były już macierzysty stadion największego klubu piłkarskiego w Gdańsku, czyli na ulicy Trauguta 29. Zespół strzelnic wojskowych, którego jeszcze ostatnie prace wykończeniowe zrealizowali specjalnie tutaj przytransportowani w to miejsce jeńcy austriaccy. Przypomnę, że w 1866 roku toczyła się wojna między Królestwem Prus a państwem Habsburgów i do Gdańska trafili jeńcy austriaccy. Oni byli trzymani między innymi na Górze Gradowej, budowali fortyfikacje Góry Gradowej, ale także byli używani do tego, by między innymi dokończyć ostatnie prace nad zespołem strzelnic wojskowych, zwanych wówczas suchanickimi, Ziegangenberger, Schießstände, tak? Strzelnicy, zespół strzelnic suchanińskich, nie wiem, czy to, no tak, taki jest przymiotnik. Bo dopiero za nieco ponad 10 lat, w 1877 roku, teren ten częściowo stał się częścią miasta. Przypomnę, że obecny teren Aniołków to w sumie dwukrotnie wchodził w skład miasta. Raz w 1877 tylko część, a ostatecznie już reszta w 1902, czyli też raptem 120 lat liczy sobie ten teren w większości, którym dzisiaj nazywam Aniołkami, który jest częścią samego Gdańska. Tutaj widzą Państwo oczywiście jeszcze pozostałości tych starych, jest to nawet nazwę, stare szańce, stare te nowożytne z końca XVIII, z początku XX wieku fortyfikacje polowe, jeszcze istniejące
na wzgórzach tutaj między Górą Gradową a dzisiejszymi Aniołkami. Tak jak wspomniałem na samym początku, na terenie Aniołków żadne nowe fortyfikacje tak naprawdę nie powstały, ale był plan, żeby w ogóle na zewnątrz, raczej Gdańsk jako twierdzę lądową przeobrazić, zmodernizować. I to jest fragment planu z końca XIX wieku zakładający, projektujący budowę nowoczesnych werków tak zwanych, czyli po prostu fortów, kilku, które miały z jednej strony odpowiadać rozwojowi techniki wojennej, fortyfikacji, rozwojowi artylerii, no i także wskazywać na tą drogę, jakby być urzeczywistnieniem tego, co się działo w ogóle w sztuce fortyfikacyjnej tamtego czasu, czyli odchodzenie od takich twierdz starego typu na właśnie na rzecz twierdz rozproszonych, twierdz fortowych. Takim świetnym tego przykładem jest do dzisiaj świetnie czytelny w krajobrazie miasta chociażby Torunia zachowane forty. Taki projekt był także, jak tutaj Państwo widzą, pod koniec XIX wieku projektowane, miały takie osobne w sumie 5 takich fortów powstać właśnie jeszcze bardziej wysuniętych na zachód i na północny zachód od tej twierdzy głównej. Na Suchaninie tutaj w rejonie poniżej Srebrzyska, dzisiaj to jest w sumie fragment już Piecek Migowa. Na terenie Zaspy, to dokładnie w tym miejscu, gdzie później przez lata było lotnisko przecież, tak, na braci Lewoniewskich. I ostatecznie jeden tutaj między Jelitkowem a Brzeźnym. Oczywiście nie, chyba nie muszę dodawać, że projekt nie został zrealizowany, bo wówczas tak naprawdę zapadła decyzja, to się już działo, ten proces już był kontynuowany, ale zapadła decyzja, że tak naprawdę w Gdańsk jako twierdzę lądową już inwestować nie będzie państwo pruskie. Rolę zabezpieczenia od strony lądu pełnił tutaj rozbudowany do końca, do wybuchu I wojny światowej wszystkim Toruń, ale także zabezpieczono dolną Wisłę, bieg Dolnej Wisły przez szereg innych fortyfikacji. Gdańskowi nadano charakter, przede wszystkim to było widać w ewolucji, w nowych inwestycjach, przede wszystkim charakter twierdzy nadmorskiej, twierdzy morskiej. Stąd te wielkie inwestycje w pasie nadbrzeżnym, w Brzeźnie, na terenie Nowego Portu czy na Stogach, gdzie nie tylko w latach 90, czyli już od lat 60. powstawały pierwsze fortyfikacje, Fort Brzeźno, później Bateria Portowa. One były później rozbudowane w przededniu I wojny światowej w nowoczesne, bardzo nowoczesne fortyfikacje nadmorskie, których resztki także, jeżeli Państwo się dzisiaj udadzą chociażby do Lasku Brzezińskiego w Brzeźnie, czy będą spacerować, będą wokół Strefy Wolnosłowej, te fortyfikacje, te dawne baterie artyleryjskie są dzisiaj doskonale jeszcze łatwo, znaczy po prostu je jeszcze widać. A dlaczego ten plan pokazuje? Spróbujemy go sobie zoomować. Przepraszam. O, tutaj przybliżenie na teren dzisiejszych Aniołków i Suchanina. Widzą Państwo te fortyfikacje, ale zrobimy jeszcze czary-mary. Oj, przepraszam. I tutaj już mamy przybliżenie, mówimy, to jest koniec XIX wieku. Widzą Państwo, że przez te 60 lat ostatnia mapa była, pierwszy plan to był 1837, jeżeli Państwo pamiętają, no to mija 61 lat od tamtego planu, mamy rok 1898 roku i oczywiście powstają tutaj już nowe inwestycje. Widzą Państwo zakreskowany teren, to są tereny tej zabudowy. Mamy cmentarze, mamy wspomniany zespół strzelnic wojskowych, mamy plac ćwiczeń, tak? Mamy jeszcze pozostałości starych szańców, ale proszę Państwa, tak naprawdę no, ta dzielnica dopiero się zaczyna rodzić. Mówimy o zabudowie, tak? Aniołki są młode, patrząc w kontekście tego, co się działo w tym samym czasie, czy wcześniej, chociażby na terenie dzisiejszego Wrzeszcza, o Oliwie, już nie mówiąc, Siedlcach czy Oruni. Tutaj widać też, to jest jeden z pierwszych planów, gdzie widać, powstały w drugiej połowie lat, czy w drugiej połowie XIX wieku. Nie udało mi się jednoznacznie dookreślić kiedy. Czy to były lata 80. czy 90. Podkreślam, jeszcze nie udało mi się dodatować. Chcę zwrócić uwagę z jednej strony na tą zabudowę właśnie tutaj, powstającą przede wszystkim w połowie Wielkiej Alei, zresztą dla tego rejonu dzisiejszych Aniołek była nazwa dla ówczesnych gdańszczan jasna i zrozumiała, Halbe Alei, czyli połowa Alei, tak? Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, tutaj też zabudowa w rejonie dzisiejszego Trauguta, czy skrzyżowania Trauguta i Smoluchowskiego. Ale chciałem zwrócić uwagę na ten budynek, tutaj Bürger Schützenhaus. Trochę zapomniałem, mało się o nim mówi.
ale gdzieś on też był jakimś wyznacznikiem tego, co tutaj się dzieje, to znaczy mimo obowiązujących wówczas jeszcze nadal obostrzeń związanych z rejonami fortecznymi, ewidentnie wojsko zaczyna robić pewne wyjątki. To znaczy, mimo że jest to rejon w ogóle pierwszy, powstają nowe budynki, one nadal mają charakter budynków o lekkiej konstrukcji, ale jednak są, jednak tego wcześniej nie było. I tutaj, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zdawali, tutaj niedaleko Wroniej Górki, proszę zobaczyć, to jest pocztówka z epoki z przełomu XIX i XX wieku. Bürger Schützenhaus, czyli strzelnica mieszczańska, tak? Miejsce, tak jak zwykle to bywa, przede wszystkim służące do spotkań, picia, jedzenia, obchodów różnych, ale mająca także w swoim zakresie oczywiście samą strzelnicę. Tutaj widzą Państwo wejście na ten cały teren, to był taki mały komplecik, trochę jak zamek wygląda. Proszę zwrócić uwagę na ten budynek, bo właśnie to, co Państwo tutaj widzą, są wnętrza tego budynku. Na innej pocztówce, proszę, tutaj jakby weszliśmy sobie na górkę, widzimy tutaj duży budynek, stoliki na zewnątrz, to był obowiązek, jeżeli chciało się latem na przedmieściach Gdańska mieć dobrą ofertę, mieć gości, no to trzeba było mieć ten ogródek piwny, dzisiaj byśmy powiedzieli. To jest jeszcze inna pocztówka pokazująca taka piękna panorama na tereny stoczniowe i także istniejącą w kompleksie tej restauracji, sali widowiskowej, także niewielką strzelnicę, w końcu sama nazwa zobowiązywała, Bürger Schützenhaus, czyli strzelnica mieszczańska, ale nie oszukujmy się, to przede wszystkim był lokal gastronomiczny, lokal do spotkań towarzyskich, picia, jedzenia i śpiewania, ale ten element, nazwijmy to, tego strzelectwa także tutaj funkcjonował. Tu z kolei chciałem pokazać mój ulubiony plan dla aniołków, ponieważ on jest, de facto jest taki pierwszy tak szczegółowy, kiedy widać, jak w zakresie zaledwie 7 lat, tak naprawdę mówimy o początkach wieku XX. W 1902 roku ten teren już całkowicie, jak już wspomniałem, został włączony do miasta i to jest ten punkt zwrotny, kiedy intensyfikuje się i przyspiesza zabudowa aniołków. Nadal obowiązują rejony forteczne. Natomiast nie udało mi się uchwycić w źródłach, a w opracowaniach tak naprawdę mało się kto tym zajmował. Może poza świętej pamięci Krzysztofem Biskupem, badaczem architektury fortecznej w naszym regionie i nie tylko. Moim zdaniem tutaj jednak skala tej zabudowy, jej charakter, a to było wszystko, proszę Państwa, zwrócić uwagę, tutaj oczywiście powstaje szkoła przy ulicy Smoluchowskiego na początku XX wieku. Mamy cały czas obowiązujące rejony ograniczeń. Tutaj się kończy rejon pierwszy. Tu mamy cały rejon drugi, tak praktycznie całe aniołki są w drugim rejonie fortecznym. Tutaj, proszę zwrócić uwagę, zaczyna się rejon trzeci, tak? Ale praktycznie cała zabudowa, i to już jest zabudowa mieszkalna, powstaje w rejonie drugim. Tutaj ewidentnie wojsko musiało, mimo nadal obowiązujących samych przepisów, z jakiegoś powodu, przepraszam, kolokwialnie, odpuścić. Ja zaraz Państwu pokażę przykład w ogóle, który wymyka się literze prawa w tym względzie, więc myślę, że tutaj aniołki także to były jakiś tego typu przykładem. Nie udało mi się uchwycić w źródłach, w opracowaniach tym bardziej nikogo, czy to była jakaś taka reguła, czy może po prostu zezwalano i nie zmieniano tych przepisów. I tu mamy jeszcze, proszę uwagi, rejon dawnych szańców, Wirt abgetragen, czyli będzie już szczęściowo zniwelowany, za chwilę będzie zniwelowany do końca, czyli ewidentnie ten teren jest już jest zabudowany, jest także przygotowywany do kolejnych inwestycji. Tutaj mamy teren przecież przeznaczony pod przyszły szpital miejski. O szpitale było już, czy nie będzie? Czy będzie dopiero? Będzie. Będzie. No to już nie będę tutaj wchodził w buty pan pewnie doktora Paluchowskiego, się domyślam. Także widzą Państwo, że to jest ten teren, który z drugiej strony, proszę Państwa, miasto nagle zyskało teren kapitalnie skomunikowany, który jest trochę dziewiczy. Proszę Państwa, to tak jakby dzisiaj nagle deweloperzy dostali jakieś 20 hektarów, nie wiem, we Wrzeszczu. Prezent, to wiadomo, że się od razu zabudowuje, tak? I te aniołki są tego dobrym i ciekawym przykładem. Obiecałem wspomnieć o czymś, co się wymyka w ogóle jakiejkolwiek logice w kontekście obowiązywania rejonów fortecznych, to jest zabudowa dzisiaj już całkowicie nieistniejącej, tam praktycznie nie ma na tym kamienia na kamieniu, po dawnej osadzie od 1914 roku dzielnicy Gdańska czy osiedlu Wisłoujście. To jest fragment planu z 21 roku. Proszę Państwa, to wszystko był pierwszy rejon forteczny.
I sam Krzysztof Biskup, świętej pamięci, wspomniany przeze mnie w artykule, pisze, że on nie ma pojęcia, jak to było możliwe, że ta wioska się rozwinęła po dzielnicach Gdańska, bo tam były też murowane budynki, to było wszystko mieszkalne, a to był teren pierwszy forteczny. Więc to ewidentnie, a on się spodziewa, że być może nagięto przepisy prawa, uznając, że ten pierwszy system forteczny zaczynał się być może od tej fortyfikacji, czyli jakby uznano, że ta osada jest jakby wewnątrz twierdzy, no ale mówisz, że to w ogóle ma się nijak do tego, co obowiązywało w stosunku do innych części Gdańska. Tutaj jeszcze pokażę Państwu zdjęcie z okresu międzywojennego. Tu mamy fortyfikację, czyli twierdzę Wisłujście i tu mamy fragment tej osady, wówczas już dzielnicy Wisłujście. Tutaj mieszkało w przededniu wybuchu I wojny światowej 1500 osób, czyli mówimy o całkiem sporym kawałku jednak miasta, które, przypomnę, raz zostało częściowo zniknęło pod koniec lat 20. w związku z budową basenu górniczego do dzisiaj funkcjonującego, a ostatecznie na początku lat 70. w związku z budową siarkopolu. Tak? No dzisiaj domów mieszkalnych na Wisłujściu już nie ma, ale to jest przykład tego, że litera prawą, czyli przepisy przepisami, ale można było je obchodzić. Teraz tylko pytanie, czy to była jakaś, czy to był stały wyjątek, czy pewna praktyka. I pytanie jest otwarte, w jaki sposób tutaj aniołki trzeba uwzględnić, a póki co niestety na to odpowiedzi dla Państwa jednoznacznej nie ma. My wiemy, co powstało, wiemy, jesteśmy obecni między budynkami, które powstały, czy to przede wszystkim przed wybuchem I wojny światowej, czy w okresie międzywojennym. Ale właśnie wracamy do aniołków, do mojego ulubionego planu z Berlina z 1905 roku. Ta atrakcyjna lokalizacja, to, że był to teren, który można było zabudować, świetnie położony, także był wynikiem, czyli wynikiem tego było także tutaj powstanie nowych atrakcji, to jakby dwóch rodzajów. Z jednej strony, nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, ale aniołki odgrywają kluczową rolę w historii sportu gdańskiego. Tak naprawdę prawie cała najważniejsza infrastruktura sportowa, początkowo bardzo prymitywna, wręcz taka o charakterze tymczasowym, wiąże się z terenem dzisiejszych aniołków. Aby nie być gołosłownym, w roku 1900 założono pierwsze miejskie w ogóle w historii miasta, założone przez miasto, boisko sportowe. Ono jeszcze daleko odbiega od tego, co od dzisiejszych orlików, tak? Daleko. Nawet teren, kształt był taki nieforemny. Widzą Państwo, w sumie co to jest? Pięciokąt, sześciokąt, taki nieforemny. To był zagospodarowany teren z barierkami, tam nie było żadnych sanitariatów ani przebieralni. Teren, który służył wszystkim do pierwszych gier zespołowych, ćwiczeń, gimnastyki, lekkoatletyki. On miał służyć wszystkim uczniom szkół gdańskich. To jest rok 1900, czyli ostatni rok wieku stulecia XIX. Tam rozgrywano, tam także studenci później, otwartym 1904 roku Politechnice Gdańskiej, ćwiczyli. Ale także zdarzały się inne sporty, okazjonalnie także mecze piłki nożnej, chociaż to boisko daleko odbiegało od tego, czym są dzisiaj boiska piłki nożnej, ale także tutaj akurat pokazuję zdjęcie Państwu, ilustrację prasową z 1927, ale niech będzie, polewano wodą i urządzano tutaj ślizgawki. Także tradycja do dzisiaj chyba funkcjonujących na placu zebrań ludowych balonu z lodowiskiem, jak Państwo widzą, sięga lat jeszcze okresu wilhelmińskiego, bo to jest zdjęcie z okresu międzywojennego, ale już na początku wieku XX w tym miejscu także polewano wodę i odbywały się ślizgawki i można było ćwiczyć jazdę na łyżwach. Więc z jednej strony mamy boisko sportowe, z drugiej strony, proszę Państwa, mamy także pierwszy w Gdańsku, według mojej wiedzy, korty do tenisa zimnego. Jeszcze nie stałe, jeszcze takie pierwsze stałe powstały rok, dwa lata później na Jaszkowej Dolinie. Ale według mojej wiedzy pierwsze korty do tenisa zimnego, które służyły, które były organizowane, były tworzone wiosną i latem, a jesienią i zimą były zamieniane na ślizgawki, to jest, proszę Państwa, zaplecze kawiarni Ludwik. I to jest, proszę Państwa, dzisiejszy teren rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bo też pamiętajmy, że ta atrakcyjna lokalizacja dzisiejszych aniołków spowodowała, że w tym środkowej części, w tym Halbe Allee, powstały w krótkim okresie czasu, pierwsze już w latach 70. XIX wieku, następne nieco później, prawdopodobnie w latach 80., najpóźniej na początku lat 90., tak naprawdę trzy
no, obok siebie. Jak nie było miejsc w jednym, można było łatwo przejść do drugiego. Trzy restauracje, które zmieniały nazwę, częściowo zmieniały swoją infrastrukturę, ale w tym miejscu funkcjonowało nieprzerwanie do roku 1945, a część z tych budynków przetrwała do dzisiaj nawet. Zaraz Państwo zobaczą. No to było atrakcyjne miejsce, połowa tej wielkiej alei, można było to odpocząć, można było także coś wypić. I z jednej strony tu właśnie mamy przybliżenie, to jest, przypomnę, z początku wieku plan. Z jednej strony mamy najstarszą restaurację, ona była prawie zawsze nazywana od właściciela, czy przynajmniej pierwszego. Jeżeli był popularny lokal, to utrzymywano przez jakiś czas tą nazwę, nawet jeżeli właściciele, co nie było wcale takie rzadkie, zmieniali się czasem nawet po paru latach tylko. Najpóźniej od początku lat 70. w tym miejscu istniała restauracja Kochanski, która zmieniła nazwę na Café Ludwik dopiero pod koniec wieku XIX. I to jest właśnie pocztówka z przełomu wieków. Widzą Państwo Café Ludwik właśnie od właściciela. I proszę zobaczyć, z jednej strony urządzano ślizgawkę na tyłach tegoż lokalu, ale latem organizowano tutaj na tym samym terenie korty do tenisa ziemnego. I to jest dokładnie to miejsce. Sama restauracja była dokładnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jest budynek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jest Muzeum GUMED-u, gdzie jest Instytut Anatomii i tam jeszcze inne. No ten taki frontujący do przystanku tramwajowego, a same ta przestrzeń tutaj została zabudowana później tym budynkiem pięknym, reprezentacyjnym, którym dzisiaj jest rektorat, a w okresie międzywojennym były mieszkania służbowe Komisarza Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej. Tu jeszcze mamy jeszcze inne zdjęcie, Café Ludwik, jednego z tych najstarszych lokali tutaj, który najdłużej funkcjonował w tym samym miejscu, nieprzerwanie, tylko zmieniając operatora i co jakiś czas nazwę. Café Ludwik później stała się Café Reichskrone, Korona Rzeszy. I żeby nie być gołosłownym, w latach 20. tutaj pod koniec lat 20. wdowa po Ryszardzie Erlichmanie, który posiadał właśnie własne masarnie. On po prostu zainwestował w lokal, ale de facto był rzeźnikiem, który miał po prostu lokal, sklepy i ubojnie. Wdowa po nim zainwestowała i zbudowała. Przepraszam, to za wcześnie, to na razie skończymy na tym momencie. Café Reichskrone, która istniała już przed I wojną światową pod taką nazwą. Tuż obok, po lewej stronie, frontując do tych budynków, czyli w kierunku Gdańska, istniała Café Halbe Allee. Ona pierwotnie nazywała się Café Feierabend, następnie Halbe Allee. Pod taką nazwą funkcjonowała najdłużej. Na początku lat 30. krótko była to restauracja Wegeiser, a następnie przez większość lat dekady lat 30. i całą drugą wojnę światową Café Wojcke. I to jest budynek, który pewnie Państwo rozpoznają, bo do dzisiaj istnieje. Ja nawet nie wiem, co tam jest obecnie. Ale zdaje się, że on ma być rewitalizowany, czy jest rewitalizowany, prawda? Warto sobie zdawać z tego sprawę, że jest to też jeden z tych najstarszych istniejących w tym samym miejscu budynków, w których restauracja, lokal gastronomiczny funkcjonował przynajmniej tam mniej więcej pół wieku, a czyli na pewno co najmniej pół wieku. Po drugiej stronie ulicy, po drugiej stronie Wielkiej Alei, w rejonie dzisiejszego pomnika czołgu, była restauracja, która pierwotnie nazywała się Café Weichbrot. Widzą, proszę zwrócić uwagę na te trzy ilustracje. One praktycznie te same, ale już jest nowy właściciel, Kreft, który był już na początku wieku XX. Później przez chwilę ten cały zespół nazwany był Café Koniecko. Ostatecznie tutaj jeszcze Café Kreft właśnie z automobilami, że jest taki nowoczesny, prawda, lokal. I wreszcie Café Vier Jahreszeiten, czyli cztery pory roku już z lat 30. czy początku lat II wojny światowej. Kluczowe dla zrozumienia historii Aniołków, ale w ogóle także części w ogóle przedmieść, jest istnienie tutaj takiego przedsiębiorcy, właściciela wielu nieruchomości, jakim jest Max Hartmann. Proszę Państwa, to jest postać troszeczkę enigmatyczna. Nie wiemy, jak wyglądał, niewiele wiadomo o jego interesach. Wiemy, że zmarł w 1919 roku, zdaje się. Na
Natomiast on był potentatem. On był potentatem, ponieważ do niego należała największa tutaj założona właśnie pod koniec XIX wieku cegielnia, której wyrobisko jest doskonale do dzisiaj czytelne, ale on także posiadał fabrykę cementu na dzisiejszym Nowcu, czy to są tam rejony poniżej, między Matemblewem, Pieckami, a Niedźwiednikiem, w dużym uproszczeniu, tam Nowiec. On także posiadał wyrobisko gliny, węglisko tak naprawdę na terenie dzisiejszej osiedla Niedźwiednik. Do niego należał szereg budynków na terenie Strzyży Górnej, ale także tutaj w Aniołkach, na Aniołkach. Max Hartmann, który posiadał wiele nieruchomości, wiele o jego interesach nie wiadomo. Taka ciekawostka, tą dawną cegielnię tuż po I wojnie światowej w 1921 roku nabyło dwóch Polaków, przedsiębiorców, jeden z Lwowa, drugi z Warszawy, i to był element po prostu inwestycji zdobytego podczas I wojny światowej kapitału. Oni po pewnym czasie go sprzedali, tam bodajże w roku 23 czy 24, niemniej jednak największa cegielnia na początku Wolnego Miasta Gdańska w regionie należała była w rękach polskich. Zresztą może troszeczkę taka jedna anegdota. W 1925 roku ukazał się taki artykuł w prasie międzywojennej Wolnego Miasta Gdańska: jakie dobra gospodarcze ma Wolne Miasto. To był taki trochę prześmiewczy głos, bo naśmiewano się z władz gdańskich, które prężą mózgu, a to pamiętajmy, że Wolne Miasto było całkowicie niesamodzielnie ani ekonomiczne, ani gospodarczo. I wskazano w sumie na tylko dwa jakiekolwiek tutaj dobra, to są wody źródlane, ujęcie na końcu ulicy do Studzienki, czyli dzisiejsza, w rejonie bardziej dzisiejszej ulicy Trauguta, a także w Sopocie. I faktycznie produkowano wodę mineralną, wodę źródlaną w Gdańsku, ale to była także lemoniady, etc. No, powiedz sobie szczerze, no to nie jest żadna jakiś żyła złota. Był oczywiście bursztyn, ale o dziwo o bursztynie nie wspomniano, ponieważ był zakaz taki dzisiaj wydobywania bursztynu na terenie Mierzei, chociaż tak jak dzisiaj, tak i wówczas byli nielegalni wydobywacze bursztynu i skazywano na glinę. I faktycznie, jeżeli się, proszę Państwa, dobrze zastanowić, to czy to w Gdańsku, czy w jego bezpośrednim sąsiedztwie, czy w Sopocie chociażby, tych cegielni była całkiem sporo i z nich największa to była właśnie cegielnia Hartmana. I jeżeli mówię, że doskonale do dzisiaj jest ono widoczny teren po niej, to oczywiście jest to praktycznie cały dzisiejszy Gumet, koniec ulicy Śniadeckiej, no gdzie my jesteśmy? Tu, prawda, tak? Czyli tam. Ulica Adantyszka, częściowo także Dębowa, to jest po prostu całe stare wyrobisko tej największej w naszym regionie cegielni. I tak sobie cicho liczę, że może kiedyś znajdziesz jakiś badacz, miłośnik, historyk, pasjonat, niepotrzebny skreślić, kto by się zajął kiedyś i porządnie opisał cegielnię, jakie istniało w naszym regionie. Bo to by nam wiele rzeczy otworzyło, pokazało, bo większość obiektów tak naprawdę tych cegieł, no to mają gdzieś tam jakby poszukać, mają te punce Kolibken, czy inne, czy zapewne był tutaj produkowane i także pewnie przez Maxa Hartmana tutaj z tej wielkiej cegielni na Aniołkach. Wprawdzie to już jest plan z 1921 roku. Przepraszam, jeszcze 15 minut mogę Państwu ukraść? Tak, okej, okay, dobrze. Nie wiem Państwu, na co się piszą. Dobrze. 1921, a pokazuję ten plan tylko dlatego, żeby się jeszcze zostać jeszcze w okresie wilhelmińskim, ponieważ jest to pierwszy plan, na którym tak doskonale widać. Nie chodzi mi o ten szpital, którym specjalnie się o nim nie będę mówić, chociaż także ta część akademicka, czy może lecznicza, no także jest jednym z fundamentalnych części tożsamości dzisiejszych Aniołków. Ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to miejsce. Stadion Heinricha Ellersa. Heinrich Ellers to był burmistrz Gdańska na początku XX wieku, który zmarł w 1910 roku. To za jego wstawiennictwem rozpoczęto w ogóle tą inwestycję właśnie w 1910 roku. Ukończono ją jeszcze w tym samym roku. Pierwsze imprezy na końcu dzisiejszej ulicy Smoluchowskiego miały miejsce już jesienią 1910 roku, ale jak to zwykle bywa, fetysz okrągłych dat nie jest tylko naszą słabością. Także i ówcześni Niemcy, czyli poddani króla pruskiego, oficjalne otwarcie nastąpiło w lipcu 1911 roku. A to chodziło o wówczas obchodzone w całym państwie pruskim stulecie narodzin ruchu turnerskiego, czyli takiej
kiedy pod Berlinem Friedrich Jahn założył pierwsze takie boisko i zaczął ćwiczyć. Chodziło o rozwój gimnastyki, ruchu turnerskiego, to jest też temat na osobne spotkanie. No i była okrągła rocznica, akurat stulecie, w większości miast otwierano jakieś sale gimnastyczne, boiska. Gdańsk się dorobił pierwszego stadionu, chociaż nazywane to było stadionem, chociaż troszeczkę nadwyros, no powiedzmy profesjonalny zespół boisk. Sportowy, pierwszy miejski obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. Gotowy już w 1910, oficjalnie otwarty w lipcu 1911. I to także jest część historii aniołków. Nie Wrzeszcza, nie Suchanina, nie Oliwy, nie Brzeźnia, Stogów, właśnie aniołków. Po tym obiekcie nie ma już śladu, na tym jego terenie dzisiaj jest głównie szpital zakaźny, ale to miejsce funkcjonowało z powodzeniem do końca II wojny światowej. Tutaj chciałbym pokazać jeden z fajniejszych, przepraszam za jakość, ale przejście nie dało, to jest z 1912 roku zawody lekkoatletyczne akademików gdańskich, którzy rywalizowali z kolegami z Królewca, pierwsze tak zwane, nie Spartakiada, a Uniwersjady, tak? Chyba tak to się mówi, prawda? Takie zawody sportowe między uczelniami Gdańska, Królewiec, właśnie miały miejsce i biegi, i gry zespołowe, i nawet pokazy takie, coś na wzór z wyścigów samochodowych, też to miało miejsce właśnie na stadionie, nazwijmy to już stadionem, stadionem Heinricha Ellersa, właśnie na Aniołkach, na końcu dzisiejszej ulicy Smolukowskiego. To było także miejsce, gdzie rozgrywano pierwsze, czyli jak już zostało oddane do użytku, oczywiście najważniejsze mecze piłki nożnej w Gdańsku. To jest zaproszenie, reklama na mecz piłkarski między jednym z zespołów Gdańska a Królewca na jeden z najważniejszych meczów ówczesnych piłkarzy gdańskich o puchar taki bałtycki, nazwijmy to, w 1912 roku. A to już jest zdjęcie nieco późniejsze z okresu międzywojennego, pokazujące ten fragment tego boiska. W tle są zabudowania szpitala miejskiego. Po lewej stronie mamy dzisiejszą ulicę Smolukowskiego. To jest dokładnie ten teren, gdzie dzisiaj jest zespół szpitala zakaźnego. Także nie tylko pierwsze boisko, to jest 1900 rok, ale pierwszy profesjonalny zespół miejski sportowy, mówię o infrastrukturze, nie o ludziach, to jest także i wyłącznie Aniołki. No i pierwsze korty do tenisa ziemnego. Skoro jesteśmy w 1921 roku, pamiętajmy, że także w Aniołkach narodziła się jeszcze jedna instytucja, czy jeden obiekt, który także jest bezpośrednio związany z rozwojem sportu. Na małym placu ćwiczeń od 1911 roku Zachodniopruski Związek Jeźdźców zaczął organizować cykliczne imprezy hippiczne. Trochę zazdroszczono Sopotowi, który miał hipodrom od lat 80., który miał świetnie rozwinięte imprezy sportowe na czele z Sopockim Tygodniem Sportu. I to Wrzeszczanie próbowali przeszczepić, proszę Państwa, dzisiejszy Tatr Leśny na Jaśkowej Dolinie, czy tory saneczkowe we Wrzeszczu. No to wszystko było jakimś próbą małpowania, tylko niby się w życiu do tego nie przyznali. Ale jakimś byli zapatrzeni na to, co się udało w Sopocie. Chcąc przyciągnąć turystów, podwyższyć atrakcyjność swojego miejsca zamieszkania. Ale także i jeźdźcy z Gdańska, którzy występowali w Sopocie, zapragnęli także zbudować odpowiednią infrastrukturę w Gdańsku. Nie chcąc się ścigać i budować drugiego hipodromu odkrytego, postanowiono zbudować krytą, dużą, nowoczesną ujeżdżalnię. I ona została zbudowana także w granicach dzisiejszych Aniołków. Na tym małym placu ćwiczeń były te imprezy jeździeckie organizowane, jak wspomniałem, od 1911 i 11, 12, 13, 14 roku. Jeszcze tak, bo to jeszcze zdążono. No później była wybuch, trwała wielka wojna, to siłą rzeczy w ogóle życie sportowe zamarło. Tych imprez sportowych nie było, ale została zrealizowana ta inwestycja. I tu chciałem Państwu się podzielić taką ciekawą ilustracją. To jest pierwsza wizualizacja, dzisiaj byśmy powiedzieli, opublikowana w maju 1913 roku, zapowiadająca właśnie oddanie do użytku potężnego kompleksu. To miała być w ogóle pierwsza taka nowoczesna sala, bo to nie miała być tylko ujeżdżalnia, także miejsce spotkań, różnych imprez. Reiterhalle, ujeżdżalnia kryta, oddana do użytku w 1915 roku, oficjalne otwarcie miało miejsce 22 września 1915 roku. I też przewrotność losu. Pierwotnie powstała jako ujeżdżalnia, miała tutaj mieć głównie imprezy sportowe.
I ona faktycznie w okresie międzywojennym funkcjonowała pod nazwą Sporthalle, czyli sala sportowa po prostu. Taka trochę ergo arena ówczesnego Gdańska. Ale paradoksalnie tak naprawdę ta nazwa była nad wyrost, bo tych imprez sportów było co kot napłakał. To było głównie miejsce wieców, wieców politycznych, imprez kulturalnych, tak zwanych bazarów, czyli takich kolekt, imprez charytatywnych, także imprez gospodarczych, kupieckich, wystaw, także czasem wydarzeń teatralnych, w takim charakterze teatralno-artystycznym. Tutaj występowali, zbierali się chociażby Polacy na pierwszych swoich wiecach w 1919 roku, ale później także i naziści. Miejsce faktycznie tętniło tylko tym sportem, a już końmi to prawie w ogóle. A w którym miejscu to było? To jest dokładnie Opera Bałtycka. Do dziś, znaczy może nie dokładnie, bo ono jest przebudowana mocno. To jeszcze jest zdjęcie przed wybuchem, czyli przepraszam, z okresu międzywojennego. Widzimy skrzyżowanie, tutaj na dole widzą Państwo tory tramwaju, czyli to jest dzisiejsza Aleja Zwycięstwa. Tutaj mamy początek. Dziękuję. Oczywiście. Tak, więc to jest dzisiejsza Opera Bałtycka po dużym liftingu, ale jednak to jest dzisiaj nadal Opera Bałtycka. Okres międzywojenny dla aniołków, to też pewnie już było poruszone chociażby na ostatnim spacerze z panią Jagodą Załęską-Kaczko. To tutaj nie ma mówić o wszystkich tych szczegółach, ale uwaga, te rejony forteczne, one w teorii jeszcze funkcjonowały. To już była tylko teoria, bo już nie było urzędu fortyfikacyjnego. Ale on formalnie został zdjęty dopiero w latach 20. Taka ciekawostka. Natomiast dlaczego nadal ja mam, jeszcze jestem przy głosie i mówię do Państwa? Dlatego, że już nie ma urzędu fortyfikacyjnego, już nie ma garnizonu, już nie ma twierdzy. Gdańsk został zdemilitaryzowany, ale te pewne prawidłowości wynikające z tego, że przez wiele lat tutaj wojsko modelowało pewne wydarzenia, był ten mały plac ćwiczeń, były dawne strzelnice i no pośrednio nadal to wpływało, bo te tereny zaczęły być, dostały drugie życie, tak? I z jednej strony oczywiście mamy tutaj przykład, chociażby to jest fajna ilustracja, pocztówka z lat 20. chyba końca lat 20. Widzą Państwo Plac Zebrań Ludowych. Czy ja Państwu wspomniałem, że to w ogóle ahistoryczna nazwa? Że nazwy Plac Zebrań Ludowych w ogóle nie ma? To jest nazwa zwyczajowa. Nie ma takiego, znaczy gdybyśmy nas zaadresowali cokolwiek na Plac Zebrań Ludowych, to by to doszło, bo wszyscy listonosze w Gdańsku wiedzą, gdzie to jest. Ale gdyby był jakiś taki bardzo służbista i wziąłby wykaz ulic, nie ma. Ten właśnie dzisiejszy tak zwany Plac Zebrań Ludowych przy dawnej Bramie Oliwskiej. Oczywiście zlikwidowano samą Bramę Oliwską w 1919 roku. Zresztą bramy padły pierwszą ofiarą defortyfikacji Gdańska, bo były tym gorsetem, który tłamsił rozwój Gdańska, komunikacji, więc jak tylko była taka możliwość, to bramy poszły pierwsze pod topór, tak? I Nowych Ogrodów, i Oliwska. I widok właśnie w kierunku Wrzeszcza, w kierunku północnym, mamy zabudowę dzisiejszą ulicą Kopernika. Słucham? Tak to wygląda. Natomiast dlaczego pokazuję to zdjęcie? Bo gdzieś właśnie na terenie, gdzie niegdyś stała, czy tuż w tym miejscu, gdzie stała niegdyś Brama Oliwska, jeszcze do 1919 roku, 12 lat później, w sierpniu 1931 roku otwarto moim zdaniem w ogóle pierwszą, ale tutaj nie chcę ryzykować, jeżeli tak, to ewentualnie jedną z pierwszych nowoczesnych stacji benzynowych w Gdańsku. Nowoczesny to znaczy taki, która miała zadaszone miejsca dystrybutorów, może był mały sklepik, kiosk, można było kupić części zamienne, coś do jedzenia, był nawet podnośnik do naprawy samochodów. W tle widzą Państwo zabudowę dzisiaj istniejącą przy ulicy 3 Maja, te takie ceglane budynki naprzeciwko dyrekcji okręgowej. Jakby tutaj odbijamy w prawo na 3 Maja, tak? Tam za kadrem, gdyby fotograf trochę się przesunął, byłoby widać majaczyłaby wzgórze, szczyt góry, czyli to wzgórze na terenie Góry Gradowej, czyli bastion jerozolimski. Oczywiście dzisiejszy układ jezdny w tym miejscu jest inny niż był w przeszłości, ale tylko pokazuje z jednej strony pewną modernizację, z drugiej strony, że miejsce podawnych fortyfikacji zajęły różne obiekty, nie tylko mieszkalne. Tutaj mamy przykład właśnie nowoczesnej stacji benzynowej, jednego z dwóch potentatów Baltoil. Przebudowana została także sama i Wielka Aleja. Przypomnę, wielka przebudowa w latach 1925-1926 w październiku oddana do użytku. Tutaj dzisiaj to jest tak naprawdę tylko ta zachodnia jezdnia w kierunku centrum.
ale tutaj wytyczono ścieżkę rowerową, pas jezdni, dwa torowiska, pas jezdni, znowu ścieżkę rowerową. Na marginesie widzą tutaj Państwo asfaltową jezdnię. Asfalt sprawiał wielki problem w pierwszych latach. Z dzisiejszej perspektywy może to dziwić, ale kierowcy byli nauczeni do jezdy jednak po kostce brukowej. I na przykład kierowcy miejskich autobusów, które wówczas zaczęły, to były jeszcze firmy prywatne, no ale kierowcy autobusów, którzy jeździli po Gdańsku, narzekali, że szczególnie po opadach na tym długim odcinku prostym, który aż kusił, żeby trochę depnąć, był problem, bo się musieli nauczyć jeździć po mokrym asfalcie zupełnie nowej nawierzchni. Ale to była oczywiście jedna z większych zmian w krajobrazie Aniołków. I tutaj wracamy do dawnej Café Rijskrone, czyli tej kochański Ludwik Rijskrone, czyli w tym miejscu dzisiaj jest budynek, no właśnie, budynek, który powstał pod koniec lat 20. Tutaj widzą Państwo ilustrację z epoki, widok Onfas, że tak powiem, od strony dzisiejszego traktu konnego i z boku od strony dzisiejszej ulicy Marii Skłodowskiej Kili. Taka ciekawostka, ten budynek wiąże z sobą historię pewnej może nie defraudacji, ale pewnego skandalu, bo wdowa po Erlichmanie zaciągnęła duży kredyt, rozbudowała ten budynek, otworzyła tutaj kręgielnię, dużą, oczywiście lokal gastronomiczny. Tam podaje się, że także tutaj miał być jakiś niewielki hotel. Natomiast ona trafiła w pewnym momencie do psychiatryka, tam były jakieś problemy psychiczne. Zarzucono jej potem defraudację pieniędzy. Ostatecznie ten budynek nie został w pełni ukończony, bo to, co Państwo tutaj widzą, to już jest okres późniejszy. I tą sytuację no, dużego budynku, nieudokończonego, znajdującego się w dobrej lokalizacji, wykorzystali pallotyni. Zakon męski pallotynów, którzy został sprowadzony do Gdańska w 1927 roku i on założył konwikt, czyli kaplicę z taką, jak to się mówi, nie pensjonatem, tylko nie akademikiem, dla uczniów, taką bursą, powiedzmy, tak? Takim, dziękuję, internatem, tak? Spóźniam, już brakuje mi słów. Internatem dla chłopców, pierwotnie na Muniskach, w tym dworku, który dzisiaj zajmuje dyrekcja elektrociepłowni. Ale to był mały obiekt. Oni się rozwijali, potrzebowali czegoś większego i ostatecznie wykupili od pełnomocnika właśnie tejże wdowy ten budynek i w 1932 roku otworzyli tutaj konwikt z kaplicą, z nowymi przestronnymi pomieszczeniami i dopiero w pod koniec 1939 roku, bądź na początku 1940 roku, już po wybuchu II wojny światowej, władze nazistowskie usunęły pallotynów stąd, dając miejsce pod przyszły Instytut Anatomii profesora Rudolfa Spenera, a pallotyni przenieśli się do Kościoła Chrystusa Króla, który z kolei został opuszczony przymusowo przez polskich księży, przypomnę, tak? Kościół Chrystusa Króla na Piaskowie. Największą zmianą, i to też tutaj powracamy do roli pośredniej wojska. Wojska już dawno nie było, ale obiekty powojskowe były na terenie miasta rozsiane. To jest dokładnie ten teren, gdzie istniały od 1866 strzelnice, czyli zespół strzelnic wojskowych. Bo było jasne, że ten teren, no, on już był nieczynny, one były okazjonalnie tylko używane przez podmioty prywatne bądź policję gdańską. Podobnie jak większość fortyfikacji, takich te strzelnice, bo było takich zespołów kilka, na Zaspie, tu czy na Biskupie Górce. One przeszły na stronę gdańską podczas podziału mienia. Między stronę polską a gdańską podzielono mienie po kolei, po jednostkach, po instytucjach państwowych, w tym po wojsku. I ten akurat teren przypadł udziale stronie gdańskiej. I ostatecznie zapadła decyzja w 1924 roku, aby zbudować tutaj nowy, porządny, duży, centralny, już tym razem bez dwóch zdań, stadion. Stadion sportowy. Zresztą większość terenów powojskowych, czy pofortecznych, przepraszam, no powojskowych się rzeczy, przepraszam, zapadła decyzja, by je adaptować bądź na mieszkania, na przykład obiekty, były koszary, magazyny, bo brakowało mieszkań w Gdańsku po pierwszej mieściowej, bądź właśnie, żeby nadrabiać, dzięki temu budować infrastrukturę sportową. I proszę Państwa, jakbyśmy zwrócili uwagę na największe obiekty sportowe, które powstały, one prawie, że wszystkie zostały oddane w tym samym roku, bo te inwestycje rozpoczęto w 23, 24, one oddane zostały do użytku w 25. Największy do budowy tego obiektu zespół sportowy w Gdańsku, czyli na Dolnym Mieście, dzisiaj Żużlowy Stadion, to jest 1925, bodajże czerwiec. W maju, miesiąc wcześniej, w 1925 roku, otwarto nowy stadion na terenie koszar
byłych czarnych huzarów w Krzyży Górnej. Dzisiaj już tego obiektu nie ma, ale to był jeden z ważniejszych stadionów w całym Gdańsku. Także w 1925 roku oddano nowe boiska na Biskupiej Górce. Praktycznie każda dzielnica dostała jakiś obiekt sportowy, bo to nadrabiano te wielkie braki, które były jeszcze z okresu wilhelmińskiego. I w tym samym czasie rozpoczęto także, podjęto decyzję o budowie potężnego, z prawdziwego zdarzenia stadionu. I to jest, proszę Państwa, dokładnie ten stadion, który obecnie administruje ten Gdański Ośrodek Sportu, ten na Trauguta 29. Ja to zdjęcie zresztą bardzo lubię, ono jest z 1929 roku. Chociaż głównym bohaterem tutaj jest oczywiście zespół Szpitala Miejskiego, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj ujęto jakby ten pierwszy kompleks sportowy Heinricha Ellersa, ten, który funkcjonował już od 1910 roku, a poświęcony, czyli otwarty oficjalnie w 1911. I dosłownie, no, prawie że rzut beretem, ten największy kompleks sportowy, który rozpoczęto budowanie od niwelacji i rozbiórki dawnych strzelnic wojskowych w 1924 roku. I teraz jedna z większych zaskoczeń, które mnie dotyczą jako pracy, jako historyka, badacza historii Gdańska, czasem na tym poziomie bardzo, bardzo lokalnym. Proszę Państwa, to był największy obiekt sportowy w Gdańsku do 2011 roku, czyli do otwarcia stadionu na Letnicy. Do dzisiaj nie znamy daty jego otwarcia, nie znamy projektanta, nie znamy kosztów. W większości publikacji, to jest znamienne, to mnie zaskoczyło, wspomina się, że został oddany do użytku w 1927 roku. Mówimy o tym stadionie, nazwijmy to Lechi, tak? Tym starym. Tylko mi się coś nie zgadzało. To znaczy, ja przejrzałem szpalta po szpalcie, gazeta po gazecie, 1927 rok. Proszę nie pytać, co ja robię w czasie wolnym. Nic. Proszę Państwa, a gazecie się rozpisywały, jak otwierano nowe szalety przy stadionie innym. Naprawdę. Największa inwestycja to był największy kompleks sportowy nie tylko w Wolnym Mieście, ale na tak zwanym całym niemieckim wschodzie, czyli od Wrocławia przez Królewiec patrząc. Cała powierzchnia tych, bo to było boisko główne, towarzyszące, etc., to było ponad dwa razy więcej niż wszystkie inne miejskie boiska w Gdańsku wówczas istniejące. No skala w ogóle bez porównania, tak? Zresztą do dzisiaj jest to przecież duży obiekt. I co, w 27 roku nawet by się nie zamknęli i o tym nic. A dotarłem do informacji, że jeszcze w 28 roku był on budowany. Prawdopodobnie przeszacowano zupełnie koszty budowy i trzeba było wziąć, skąd my to znamy, dodatkową pożyczkę. Tam był też, w tle była oczywiście zmiana rządów, inny senat, więc zwalano winę, kto jest temu winny. Ja do dzisiaj tak naprawdę nie znalazłem konkretnej daty, kiedy ten obiekt został ukończony. Domyślam się, że prawdopodobnie było to w 1929, ale pewien nie jestem. Ale pierwsze imprezy, które mi udało się znaleźć, to jest wrzesień 1928 roku, kiedy tutaj miał miejsce, przy czym na pewno wówczas cały kompleks nie był jeszcze skończony. Trwały jeszcze prace. Ale już pierwsze sporadyczne imprezy tutaj funkcjonowały. Co nie zmienia faktu, że do początku lat 30. głównym stadionem miejskim nadal było to ten kompleks na Dolnym Mieście, czyli dzisiejszy GKS Wybrzeża, tak? Dopiero w 1934 roku, to jest pierwsze zdjęcie zmodernizowanego, rozbudowanego, nowego stadionu, który już rozbudowali hitlerowcy. Oni wykorzystali to, że doszli do władzy, był jeszcze miesiąc miodowy, zyskali także preferencyjne pożyczkę z Niemiec i rozbudowali zmodernizowany ten, no, istniejący co najmniej tam maksymalnie ile, 3, 4, 5 lat obiekt. Rozbudowując go, on mógł pomieścić, po rozbudowie został otwarty, oddany do użytku w lipcu 1934 roku, mógł pomieścić rzekomo 50 tysięcy widzów, a około 4 tysięcy podkrytą trybuną. Proszę Państwa, dla porównania, wszystkie inne, co do zasady, boiska czy stadiony w Gdańsku, i to te większe, mogło pomieścić maksymalnie 4, 5, 6 tysięcy ludzi. Zupełnie inne skale. Nie muszę dodawać, że wykorzystano i oczywiście stadion zyskał imię za patrona Alberta Forstera, tak? Ówczesnego prezesa Gauleitera partii. Wcześniej ten obiekt od końca lat 20. do 34. roku nazywany był, tutaj zresztą pokazywałem, czy nie pokazywałem, tylko można było zobaczyć, Jan Kampfbahn, czyli stadion imienia Friedricha Jana. To był ten ojciec tej ruchu turnerskiego, ojciec niemieckiej gimnastyki. Więc to też jest jakieś tam pokłosie w sumie funkcjonowania tutaj wojska.
tak? Po dawnych strzelnicach. Gdyby nie było tu strzelnic, to domyślam się, że ten teren byłby zabudowany mieszkaniami. Nie byłoby co dzielić po pierwszej wojnie światowej między stronę polską a gdańską. I Gdańsk nie zyskałby terenu powojskowego, który można było jakoś zagospodarować. Strzelnica była niepotrzebna, zdecydowano się wznieść na jego terenie stadion, który koniec końców po tych wszystkich przebojach do dzisiaj nadal tutaj funkcjonuje. Tutaj jeszcze zdjęcie zaprzysiężonych. To nie było tylko teren wieców imprez sportowych, bynajmniej. W okresie już lat 30. były tu często mityngi, wiece polityczne, nazistowskie. To jest akurat zdjęcie z II wojny światowej. Najprawdopodobniej jest to uroczystość zaprzysiężenia nowych oddziałów obrony przeciwlotniczej, czyli żołnierze na dzisiejszym stadionie na Trauguta 29. Kończąc naszą opowieść, chciałbym się zwrócić jeszcze na jedną kwestię. To, że to był teren niezabudowany, to, że istniały te rejony forteczne, dawne fortyfikacje, tu zresztą mam dokładnie teren, gdzie były kiedyś te szańce, tak? Szańce Wroniej Górki, to także spowodowało, że w latach 20. pojawiła się pomysł, ta koncepcja bardzo szybko się pojawiła, bo już w 20. roku tak zwanego Zielonego Pierścienia Gdańska, Grün Gürtel, który miał za zadanie głównie na terenach pofortecznych, licząc od bastionów nad opływem Motławy, przez tereny pofortyczne Biskupi Górski, Dolinę Potoku Siedleckiego, przez Górę Gradową i właśnie wykorzystując tutaj te tereny na obrzeżach Aniołków, utworzyć taki jeden wielki pas zieleni, mający być pasem rekreacji, oddechu tymi zielonymi płucami Gdańska. Ta idea tak naprawdę koniec końców do dzisiaj chyba nie umarła, bo ona de facto jest w jakimś tam ułomnym sposobie nadal funkcjonująca, ale w latach 20. faktycznie zaczęto w to inwestować. Powstały tereny spacerowe głównie na terenie Góry Gradowej, także w ograniczonym zakresie na Biskupiej Górce, także w ograniczonym zakresie nad tymi bastionami zachowanymi, nierozebranymi do dzisiaj, tak? Na Dolnym Mieście czy na Starym Przedmieściu, ale także na terenie Aniołków. I tutaj w czerwcu 1930 roku otwarto nowy szlak, znaczy może nie krajobrazowy, ile bardziej spacerowy, turystyczny, wytyczony właśnie po terenie wzgórza Wroniej Górki, na tyłach, że tak powiem, Aniołków. Tutaj ten szlak szedł także tutaj przy jeszcze istniejącej cegielni, następnie tym lasem aż docierał tam do Parku Jaśkowej Doliny, przecinała ulicę Sobieskiego i tam się kończył. Planowano ten szlak dalej pociągnąć aż do Srebrzyska, tam był przecież cmentarz i dalej. To ostatecznie nie zostało zrealizowane, ale tutaj widzą Państwo taką pocztówkę. Ona wprawdzie nie jest Aniołków, tylko już z tego końcowego fragmentu, albo początkowego, do drugiej strony tego szlaku. Otwarty w 1930 roku wytyczono oznakowanie, kosze na śmieci i ławeczki. Także był to także jakimś tam elementem zagospodarowania inwestycji w Aniołki, aby jako miejsca tego zielonego miejsca rekreacji, gdzie obok tego sportu także planowano takie funkcje wprowadzić, bo przypomnę jeszcze, że od końca XIX wieku tutaj Aniołki także miały po drugiej stronie Wielkiej Alei, do dzisiaj częściowo zachowane oczywiście, czyli Park Sztefenców powstał na podstawie darowizny, tak, zapisu testamentowego, park miejski, utworzony częściowo na terenie dawnych cmentarzy, do dzisiaj funkcjonujący. Także pośrednio będący jakimś pokłosiem tego, że to był ten rejon forteczny, gdzie tworzono cmentarze i parki, a nie zabudowę zwartą czy jakąś przemysłową, na większą skalę. I to jest właśnie zdjęcie z Parku Sztefenców z początku, czyli już z okresu międzywojennego. Proszę Państwa, reasumując, gdybym miał tak się pokusić, jakieś podsumowanie, to znaczy w wielkim uproszczeniu to kształt i historia Aniołków w dużej mierze jest naznaczona dwoma, bym rzekł, ja mówię o tych takich nowoczesnych Aniołkach, czyli w wieku XIX, a przede wszystkim po pierwszej połowie wieku XX, to z jednej strony jest to położenie na przedpolu twierdzy i funkcjonowanie tutaj tych rejonów fortecznych, które bezpośrednio regulowały kształt, dynamikę i kierunek rozwoju zabudowy tego terenu interesującego nas. Z drugiej strony oczywista rzecz, ale niech to wybrzmi dzisiaj po raz któryś, funkcja komunikacyjna, czyli główna oś, główna droga łącząca to dzisiaj historyczne Śródmieście z Wrzeszczem dalej z Oliwem. Czego było tego? To było konsekwencją następujących zjawisk czy procesów. Z jednej strony to dzięki dobrej lokalizacji, odpowiednim ograniczeniom
Tutaj rozpoczęto budowę, tworzenie nowych nekropolii, bo to główne skupisko tych nekropolii, przecież do 45 roku ich łącznie było kilkanaście. Było to teren, gdzie także wojsko miało swoje obiekty, miał mały plac ćwiczeń, zespół strzelnic wojskowych, stare fortyfikacje, szańce, które później stały się także w jakiś sposób no, zapleczem naturalnym dla rozwoju sportu. O tych kilku obiektach, tych kilku imprezach przecież wspomnieliśmy. A zresztą dopowiem, że pierwsze tak naprawdę treningi piłki nożnej to było z jednej strony na ulicy Wałowej, na terenie jednego z urzędów wojskowych, a z drugiej strony właśnie na małym placu ćwiczeń, czyli tam w rejonie dzisiejszej Opery Bałtyckiej. Tam pierwsze regularne treningi piłkarze gdańscy już od 1903-1904 roku uskuteczniali. Oczywiście tereny zielone, to też była konsekwencja tego, że tutaj tej zabudowy, ta zabudowa była hamowana, rzekłbym, tak, przez pewien czas. Były to tereny zielone, cmentarze były również. Dzięki dobrej lokalizacji, dobremu położeniu, odpowiedniemu areałowi ziemskiemu tutaj zaplanowano budowę kilku ważnych w skali całego miasta obiektów na czele właśnie z także szpitalem miejskim, a później uczelniami, bo ja też nie wspomniałem o Politechnice, no ale to też nie będę wchodził w buty profesorowi Szczepańskiemu, który chyba jeszcze będzie dopiero, prawda? Bo dzisiaj bym powiedział, że to jest dzielnica wszystkim między dwoma uczelniami, prawda? No ale ten komponent, nazwijmy to, dawnej zieleni jest doskonale dzisiaj widoczny, funkcja komunikacyjna i też szpital miejski, ale to, że tutaj powstały te dwie uczelnie, czy tam szpital, potem dwie uczelnie, to też jest wynikiem tego, że była doskonała lokalizacja, odpowiednie miejsce, żeby to rozwijać. A tak naprawdę bardzo późno, patrząc na inne dzisiaj przedmieścia czy dzielnice Gdańska, rozwój urbanistyczny, bo tak naprawdę, powiedzmy szczerze, to jest dopiero początek wieku XX. No i też zważywszy, że to było trochę in the middle, w połowie między Wrzeszczem a Śródmieściem, to te lokale, których ślady są przynajmniej jeden, tak, jest doskonale widoczny do dzisiaj. Proszę Państwa, jeżeli Państwa rozczarowałem, że dzisiaj nie omawiałem kątu nachylenia stoków bojowych, rodzaju, jakie były cegły używane do budowy takich czy innych fortyfikacji, jakie pagony mieli żołnierze i w ogóle jakie to były bitwy, przepraszam. Ale ja specjalnie nie nazywałem to historia wojskowa, czyli historia bitew wojen. Nie, chodziło mi, aby spróbować Państwu przedstawić, nie wiem czy przekonałem, to jest osobna kwestia, ale przedstawić na to, że aniołki, wpływ na historię aniołków miało pośrednio bardzo duże znaczenie, miało wojska, dokładnie mówiąc Urząd Fortyfikacyjny i te rejony forteczne, które tutaj funkcjonowały, to, że aniołki dzisiaj przylegają de facto do dawnej fortyfikacji, jakim jest Góra Gradowa, czy tego fragmentu zewnętrznych fortyfikacji dawnej twierdzy gdańskiej, bo myślę, że pod pewnymi względami jest to wyjątkowa cecha aniołków. Tylko trochę można porównać do tego, co się stało właśnie z Siedlcami czy z Orunią. I myślę, że Państwo uzbrojeni w tą wiedzę następnym razem trochę inaczej spojrzą na swoją dzielnicę, czy na te miejsce. Jeżeli Państwo tu nie mieszkają, którym przyjdzie się Państwu spacerować, zwiedzać, czy iść do szpitala, czy do innej instytucji. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli mają Państwo jakieś pytanie, to nie będzie lepszej możliwości niż najbliższe 10 czy 15 minut. Dziękuję bardzo. Jeżeli mam wrócić do jakiegoś zdjęcia, to proszę bardzo. Wiem, ale ja też miałam zezwolenie na istnienie. Zacznijmy od tego, że Wielka Aleja to powstała jeszcze w XVIII wieku, więc kiedy nie było jeszcze w ogóle mowy o rejonach fortecznych. No i tam wówczas nowej infrastruktury nie budowano, chociaż, nie znam takiego przykładu, ale jeżeli tam faktycznie planowano cokolwiek zbudować w tym okresie, no to musiało to konsultować z Urzędem Fortyfikacji, tylko domyślam się, że to były jakieś pojedyncze prace, gdzieś jakieś odwadniające, tak? No bo tam nigdy nie powstała jakaś infrastruktura taka duża, zewnętrzna, stała, tak? Sama Wielka Aleja? Nie, no sama Wielka Aleja nie. Nie. Natomiast, tak? Miał pan las jaśkowy, ma na przednim slajdzie. Tak, to był ten Hynwek. Tak, tak. Tak, no to jest fragment najprawdopodobniej na końcu dzisiejszej ulicy Trauguta, tam za dawną siedzibą redakcji Wirtualnej Polski. Mniej więcej prawdopodobnie jest ten fragment. Obok Górzyny, tak, obok majątku Górzyna, Oberhof. A coś bliżej na temat tej strzelnicy, tam gdzie Sagalek był, może pan coś powiedzieć? Powiem tak, dopiero 2 miesiące temu udało mi się ustalić jej datację.
1866 i koniec. Nic panu więcej nie powiem? Z Brzeszcza czy z Gdańska chodzili tam ćwiczyć? Nie. No to był garnizon miejski, więc tutaj we Brzeszczu przypomnę, że w latach 60. stacjonował tylko jeden z pododdziałów Czarnych Huzarów i to wynajmował prywatne kwatery w miejscu, gdzie dzisiaj szkoła muzyczna Nadmorskiego. Koszar jeszcze nie było. Koszary powstały dopiero w latach, pod koniec XIX stulecia. Natomiast no to tak samo jak ten mały plac ćwiczeń, tak? Czyli rejon dzisiaj, gdzie jest stacja benzynowa, biurowiec przed Operą Bałtycką, tak? Gdzieś z tej perspektywy. No to był mały plac ćwiczeń, podobnie jak wielki plac ćwiczeń, który był na terenie dzisiejszej dzielnicy Zaspa czy Przemorze. To był użytkowany przez wszystkie oddziały miejskiego garnizonu, po prostu rotacyjnie, czy piechota, czy konnica. Tutaj jeszcze nie mówiłem, ale na jednym z planów na początku powinien być widoczny, formalnie na terenie dzisiejszych Aniołówków był jeszcze plac ćwiczeń dla wojsk inżynieryjnych. To jest teren dzisiejszych ogródków działkowych obok cmentarza garnizonowego. To był momencik, który... ale ja Państwu nastrzaskałem tych slajdów. O, jest. Proszę tu zwrócić uwagę, widzą Państwo, tu pisze Pionier Übungsplatz, czyli poligon, już poligon wojsk inżynieryjnych i on był na takim górze, to był niewielki teren przylegający do cmentarza garnizonowego, który był używany przez wojska inżynieryjne i także wojska artyleryjskie. Najbardziej znienawidzone miejsce ćwiczeń dla wszystkich żołnierzy miejskiego garnizonu. Bo były dość duże różnice wysokościowe i tam biegali z pełnym obciążeniem, kopali rowy, ćwiczyli podkopy i tak dalej, istniejący. Na Powstańcu Warszawskim, tak mniej więcej? Na wprawo od Powstańców Warszawskich, tam jest ulica, nigdy nie pamiętam tej nazwy, Kolonia... Kolonia Praca? To te rejony. Między te. Pana Dąbrowskiego. Tak, w tym kontekście, no dokładnie tak. Tutaj mamy Dąbrowskiego, tutaj na dole. To było na północ od Dąbrowskiego, między, to mniej więcej, tam są już taki stary, starodrzew jest zachowany jeszcze, to ten rejon. To nie był duży poligon, ale znienawidzony wszystkich żołnierzy, bo zawsze przychodzili mokrze jak myszy, potem biegali w pewnym uporządzeniu, kopali rowy i tak dalej. Czy Cygańska Góra wchodziła niejako Bajonów, czy to była jakaś wyraźna granica? Znaczy ja bym powiedział odwrotnie, no po prostu, że to był teren po prostu Suchanina. To był teren Suchanina, który dwukrotnie, jak wspomniałem, w 1870 najpierw część, a następnie w 1902 roku reszta, została przyłączona do miasta Gdańska. Taka ciekawostka, kiedy w 1877 roku przyłączono fragment tego, co dzisiaj nazywamy Aniołkami, to między innymi był fragment z ulicą Trauguta dzisiejszą. I tu wówczas w ogóle nadano nazwę Sąd Michaelisbek. Ale wcześniej to była tak zwana Kaszubska droga, przez wszystkich, bo tamtędy Kaszubi zjeżdżali do Gdańska na targ między innymi. Taka ciekawostka. Jeśli były te zawody były organizowane tam na Smolkowskiego, to były jakieś podziały narodowościowe w Wolnym Mieście Gdańskim, czy to jako Gdańsk to było dla wszystkich? Znaczy zacznijmy od tego, że tam on powstał jeszcze w okresie wilhelmińskim. 1910 otwarcie, oficjalne otwarcie w 1911, więc to był po prostu dla zespołów, znaczy wtedy nie było polskich zespołów po prostu, tak? Był po prostu niemiecki, tak? Możemy mówić, że tam niektórzy mieli polski czy kaszubski pochód. A w Wolnym Mieście Gdańsku to był stadion... Nie. Tam Gdynia parę razy występowała, na przykład hokeiści Gdyni, bo tam jeden z boisk do hokeja na trawie, czy zimą na lodzie. Ale to był miejski, to był zespół, jak się mówi, domowy, tak? Stadion domowy Danziger Sportklubu albo tego drugiego, nie pamiętam. Jednego z cywilnych zespołów niemieckich gdańskich. Przepraszam, nie pomnę teraz który. Natomiast, no i on funkcjonował równolegle do tego dużego, tak? O jakim pan mówi teraz? O tym na Smoluchowskiego, tym pierwszym. Heinrich Eller, tam gdzie dzisiaj jest szpital zakaźny. To najstarszy stadion, stadion to jest budowla, która wynosi się ponad ziemię. No to było tak, nazywano było stadionem trochę nad wyraz dzisiejszej. Na zespół boisk, no ale ponieważ miał trybuny pierwsze, szatni, sanitariaty, to się wszyscy się podniecili, że to jest stadion. No z dzisiejszej perspektywy słownikowej, no to stadionem to nie było. A gdyby
polski stadion to był Gdańsk. Tak, ale to było gdzie indziej, na Alei Legionów. Pierwotnie przecież to była w ogóle Sokoła Gdańskiego i Sokolnia. Dopiero po przebudowie na przełomie lat 20. i 30. stało się tożsamym Gdańsk. A Gdańsk wcześniej tułała się po kilku boiskach w Nowym Porcie, na Oruni. No, ale to tutaj nigdy nie było, to nie był nigdy stadion domowy jakiegokolwiek polskiego klubu. Do 45. rzecz jasna. Chciałem się zapytać, kiedy powstała ta strzelnica przy tak zwanym placu zabawkowym? Mówimy o ten Burger Schützenhaus? Mówimy o tym? Momencik. Nie o tym? Przy placu zebrań. To placu zebrań, taka strzelnica, która była. Tu mamy taką strzelnicę, tutaj widać jej fragment. Schießstand. To jest tu, to jest to fioletowe. Tu mamy to była restauracja z taką strzelnicą niewielką. Giełguda, tak? Gdzieś tam więcej? Nie, Giełguda jest. No Giełguda jest powiedzmy tutaj mniej więcej, tak mniej więcej. To jest jakby bliżej Kopernika dzisiaj bym powiedział, na tyłach Kopernika. Kopernika to jest strzelnica lwowska była kiedyś. No dobrze, ale to jest okres powojenny już zupełnie. A ja dzisiaj mówię do 45, przepraszam. Przepraszam, ja tutaj. Ale miała schedę, tak? Nie, z tego założenia nic nie przetrwało moim zdaniem. To była konstrukcja drewniana, naziemna, ona zniknęła z powierzchni ziemi, także ta Lopowska to jest zupełnie. Nawet nie wiem, lata strzelam, 60, 70, nie umiem powiedzieć, ale nie będę, jako historyk nie będę mówił, nie będę wprowadzał w błąd dodatkowo, także. Przed wojną mi w każdym razie nie było. Z tego co wiem, to tak, nie było. A ja to strzelnica. Przepraszam? Chciałem uzupełnić, że ta strzelnica między ulicą Kopernika a placem zebrań, którą pan pytał, ona funkcjonowała jeszcze w 70-tych latach, jeszcze 50 lat temu funkcjonowała. Rozumiem. Ślady użytkowania jeszcze do dzisiaj są widoczne. Pan miał jeszcze jakieś pytanie? Tak, po zabudowie widać praktykę okolicznych ulic. Że mieszkali patrycjusze bogaci tutaj. Czy też odbywało to prawo wojskowe, czy oni jakieś. Znaczy ja bym tutaj, znaczy nie nazwałbym ich patrycjuszami, bo to jest dla mnie taka nazwa zarezerwowana jednak dla nowożytności. Znaczy, proszę Państwa, no popatrzmy sobie trochę za okna. Jeżeli popatrzymy tutaj na te budynki, które tu powstawały na początku XX wieku, nie mówię o zabudowie robotniczej w rejonie Wroni, tak? No bo to jest zupełnie inny poziom, no to jednak tutaj były, patrząc na czy ja nie analizowałem tak jakoś procentowo tego, socjotopograficznie tutaj się nie badałem tego, ale no ewidentnie wychodzi, że to byli jednak kupcy, przedstawiciele wolnych zawodów, co do zasady to byli jednak, przynajmniej mówimy o inwestorach, bo kto tu mieszka, to jest druga para kaloszy, bo bardzo często tutaj wznoszono budynki, które były właścicielami, byli na przykład jakieś bankierzy, kupcy, urzędnicy, przedstawiciele wolnych zawodów, pamiętam, że tu był zaraz przecież szpital za chwilę, ale czy chociażby Hartmann tu miał ileś tam budynków, ale on nie we wszystkich mieszkał, tak? Więc bardzo często to było po prostu wynajmowane, tak? Natomiast jakoś tak tutaj bym, znaczy to na pewno nie była dzielnica robotnicza w całości, no, w żadnym wypadku, tak? Chociaż były takie tereny za budową typowo tą biedniejszą, czy bardziej skromną, jak chociażby wspomniano przy mnie tam na północ od Chodowieckiego, od Orzeszkowej właśnie Wronia. No, te budynki są, jeszcze trwają, tak? Ja nie wiem, jaki ich los czeka, bo tam większość chyba, jeszcze dzisiaj na tym było chyba więcej, prawda? Prawo wojskowe te. No właśnie, to jest to, o czym wspomniałem. No, prawo wojskowe powinno nie dopuszczać w ogóle do tego. Tak? Ale moim zdaniem po prostu jest liberalizowano, tak? Znaczy, jeśli można, to jak badałem tutaj jeden z obiektów historycznie, to wygląda w ten sposób, że właściciel, inwestor musiał nawiązać przez policję budowlaną kontakt z komendanturą twierdzy i występował o zgodę. Tak naprawdę w momencie pierwszą rzeczą było uzyskanie warunków, tak jak mamy dzisiaj warunki zabudowy, tak jest. To dokładnie pierwszym elementem było to, że policja kierowała prośbę do Urzędu Fortyfikacji. Ja miałem taką specyficzną sytuację, bo badałem dom w sztabbau inspektora Klefelda, gdzie chyba tam trzecim czy czwartym pismem było pismo do komendantury, do policji budowlanej, że ponieważ pan sztabbau
tak? Inspektor jest znany tutaj czemu komendantowi twierdzy, to będzie się kontaktował z nim bezpośrednio z pominięciem policji. No czyli... tak, ale generalnie wyglądało to w ten sposób, że na wszystko... raczej się zgadzano. Na wszystko się zgadzano, aczkolwiek właśnie... tym przełomem chyba rzeczywiście był rok 1904-1905. Bo porównując tutaj domy w okolicach Hennebrońskiego, Tuwima czy właśnie Śniadeckich, to do 1904 roku wszystkie zgody obejmowały domy budowane na pół cegły, tak, w konstrukcji szkieletowej. Po 1904 roku idą zgody już na pełen mur. No i to jest, i teraz jest pytanie. No tak, ale to są właśnie, to jest trochę tak, jak wcześniej mieliśmy ten wyłom związany ze stocznią Shikawa. Dokładnie tak. To bo, są po prostu rzeczy... tak, tylko pytanie mnie interesuje jako badacza, pytanie, czy to było jakby tradycja, że nie zmieniamy prawa, ale pozwalajmy? Czy faktycznie przyszedł jakieś dodatkowe rozporządzenie, dokument, o którym nie wiemy, bo na przykład te przepisy dotyczące prawa fortecznego, tak nazwijmy go, na przykład zostały zliberalizowane jeszcze w 1912 roku w stosunku przede wszystkim tam do rejonu dzisiejszego Nowego Portu i Brzeźna. Tam maksymalnie zawężano, liczono, tak ściskano te gdzie, od którego miejsca liczymy, żeby nowe miejsca można było budować, chociażby basen wolnocłowy, tak? W 1879 roku oddany do użytka, do użytku. Mówię, no tutaj jest kwestia, w 1912 roku na przykład w pasie pierwszym wprowadzono przepisy dla pasa trzeciego, czyli bardzo liberalne. One formalnie nadal funkcjonowały, ale to tylko wiemy w stosunku do pasa nadmorskiego. Nie udało mi się naprawdę znaleźć takiego konkretnego rozróżnienia, czy na przykład nadal te same przepisy obowiązywały, czy nie było w międzyczasie żadnej liberalizacji w stosunku do, nazwijmy tutaj, tego jądra miasta. A patrząc chociażby na przykład właśnie Aniołków, no bym powiedział, że być może takie właśnie coś było, no, że Aniołki tak powstały. Tak? Pytanie, czy po prostu nie zmieniano tego i to była pewna praktyka, że zezwalano już w tym momencie, kiedy odpuszczono pewne rzeczy. W ogóle na przełomie XIX-XX wieku na przykład no, znaczenie Gdańska jako twierdzy lądowej w ogóle zmalało. Zobaczmy, co się stało chociażby z Górą Gradową. Tak? Ona no, niby była zmodernizowana na przełomie lat 60-70, ale 10-15 lat później była już przestarzała, bo tak poszła do przodu technika wojenna. I tam nagle powstały nowe obiekty rekreacyjne dla kadetów, którzy uczyli się na oficerów w szkole wojennej. A na stokach Góry Gradowej powstał nowy pomnik z granitu fińskiego, do dzisiaj istniejący z 1898 roku. Tak? No więc są pewne takie rzeczy, które wymykają się takim zero-jedynkowym. No też no, teoria teorią, praktyka praktyką. No, tutaj tak naprawdę te tematy z ręką na sercu badał tylko jedna osoba, wspomniana przeze mnie już dwukrotnie, świętej pamięci Krzysztof Biskup. No to jest po prostu, no, trzeba iść dalej, no. Trzeba to badać. No, przypomnij, że my te fortyfikacje rozebrano. No, ale one są rozebrane już, to był wewnętrzny cios, w ostatnich latach XIX stulecia, tak? No, ty o tym już te przepisy się zmieniały. No nie, ale liczono od zewnętrznego pasa, czyli jakby dla zachodu była ważna linia umocnień Góry Gradowej Biskupiej Górki. Jakby to, co było wewnątrz, to tam trochę już nie było ważnie, tak? Liczono od esplanady, od przedpola, czyli od do dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego, tak? I w górę, raczej znaczy, i dalej. No dobrze, mają Państwo już dość. Raz jeszcze bardzo dziękuję, życzę dużo zdrowia, mimo że wygraliśmy z pandemią parę razy, to nadal jeszcze jest. Miłego wieczoru życzę.